jeszcze. Przed nami jest ostatni dzień finałów Elektron Cupa. Tak wyczekiwany dzień, tak ciężki na pewno dzień dla naszych zawodników. Jesteśmy już w fazie pick and ban parków w przelepie oraz upside down. Pojawił się ze strony PWP ban na Zilana, Shena i Viego. Jak się do tego odniesiesz, Przemku? Znaczy, na pewno Shen i Zilan po stronie upside down to były dobre piki, co było widać w wczorajszym meczu. Właśnie dlatego, że Zilan miał bardzo dużą przewagę na mid. Znaczy, nie miał przewagi, miał bardzo wielki problem. Przewagę miał, kiedy był jungler, pomagał mu tak naprawdę, ponieważ no, mogli sobie nawzajem sobie pomagać, jedna osoba mogła umrzeć i dalej przeżyć przez jego ulta. Shen również był straszliwie mocnym pikiem dla upside down, więc banowanie go jest pewno dobrym pomysłem. Ze strony parków w przylepie pojawił się pik na Ezreala. Z jednej strony na pewno było to dobry ruch jakby jako postać, jednakże z drugiej strony, z tego co pamiętam, to też była delikatna strategia podebrania piku drużyny Upside Down. Jednakże drużyna przeciwna, właśnie Upside Down, postanowiła wybrać Serafin, która w pewnym momencie meczu też została zbanowana, a wcześniej postanowiła się pojawić i pokazać niemałą klasę. Jednakże jest też Gnar ze strony najprawdopodobniej top lane na parku w przelepie. Jesteś w stanie coś tutaj opisać, dopowiedzieć? Bo z tego co pamiętam, to Gnar z parku w przelepie był no, niemałym postrachem. Był postrachem, ale to raczej na pewno zależy od faktu tego, co wybierze Upside Down na samego w sobie topa. Pikiem Sylasa jest bardzo dobry w ogóle pik moim zdaniem, bo posiadanie Alistara i Serafin w drużynie przeciwnej jest na pewno dobrą rzeczą, tak samo jak Kalima aktualnie. Są trzy mocne ulty. Trzy ulty, które tak naprawdę trochę mniej Alistara, bo Alistara zapewnia przeżywalność, ale Serafin ult po stronie parków w przelepie może naprawdę dużo zmienić. To może być naprawdę ciekawe fajty właśnie przez tego Sylasa. Gdyby ten Sylas, mogliby mieć problem, a ten Sylas tak naprawdę trochę ratuje ich sytuację teamfightową. Ciekawi mnie, jaki będzie kolejny ban, szczerze, bo jakby miałabym nawiązywać w tym momencie do naszego Ask Me Anything przed chwilą, to myślę, że raczej ze strony Upside Down powinien przynajmniej pojawić się ban na Lilię, ponieważ, no nie ukrywajmy, Marlon potrafi całkiem sporo zrobić tą postacią i też nieraz wiele osób, wiele też całych drużyn miało właśnie problem z Marlonem na Lilii i jest, tak jak powiedziałam, ban na Lilię, zabierając pik Marlonowi. Czy to będzie tak naprawdę możliwość Fiddlesticka na dżungli po stronie parku w przelepie w tym momencie, żeby jeszcze lepiej ulepszyć te teamfighty, żeby była jeszcze większa pewność? Na pewno dobrym banem jest Leona po stronie Upside Down, bo Leona jest straszliwie mocnym supportem w dobrych rękach, więc Leona może na pewno zrobić dużą różnicę. Tylko pytanie właśnie, kto będzie ADC drużyny Upside Down? Kto będzie dżunglerem w stronę park w przelepie? Szczerze powiedziawszy, myślę, że ze strony Upside Down na pewno jest delikatne ograniczenie przez bany parków przylepie, między innymi właśnie Zai, która w poprzednim meczu Upside Down potrafiła naprawdę wiele zrobić, zadała niemały damage i z jej strony sypały się dosłownie double i triple kille. Więc dobrym ruchem, bardzo dobrym ruchem ze strony parków przylepie było zbanowanie jej, jednakże MF-ka zadaje całkiem spory damage, potrafi być problemem, ale żeby była warta tego, żeby ją zbanować? Byłaby warta w momencie, w którym już mają Serafin spikowaną Upside Down. Ult Serafin i Miss Fortune może po prostu, te dwa ulty mogą sam sobie fight wygrać całej drużynie, więc to było na pewno dobre, bo mamy Gravesa po stronie parków w przylepie. Bardzo potężna postać tak naprawdę w rękach parków w przylepie. Jest też pik Orna ze strony Upside Down. Z tego co pamiętam, to już raz się ten pik pojawił. Nie mieliśmy chyba szansy, z tego co pamiętam, jednakże popraw mnie, jeżeli jestem w błędzie. Nie mieliśmy szansy zobaczyć go na wizji, jednakże pojawił się on ze strony Upside Down w luze z brakecie offstream i potrafił ten Orn naprawdę wiele zrobić i też zadać niemały damage. Czy myślisz, że Orn miałby szansę na tego Gnara? Szczerze nie kojarzę, jak to było czysto pikowo, bo na topie się aż tak nie znam, ale Orn może mieć szansę, jeżeli dobrze ogra Gnara. To może być bardzo skill matchup w tym momencie. I jak po stronie Upside Down, team kompowo, widzę jakby jakiś pattern ich na grę. Mają swój backlane, mają swój frontlane, mają plan, jak to będzie rozegrać. Tak po stronie w parku w przelepie, szczerze mówiąc, te teamfighty mogą być bardzo chaotyczne po ich stronie, bo Upside Down ma jakby zwartą formację dwóch z tyłu, trzech z przodu, gdzie park w przelepie
Tam może wszystko być w jakiejkolwiek pozycji. Tam każdy może praktycznie zrobić flankę na stronę upside down. To mogą być na pewno ciekawe teamfighty i ciekawe rozłożenie obu drużyn. Szczerze powiedziawszy, na obecną chwilę też kolejny raz nie mamy się praktycznie czego spodziewać, dlatego że Serafin sama w sobie jest w stanie zrobić ogromną sieczkę drużyny przeciwnej. Wystarczy, że po prostu trafi swojego ulta w większość teamu. Wbija się Hekarim, wbija się Ornn, podrzucenie, jedno, drugie, bo i Ornn, i Alistar, wbija się Kai'Sa ze swoim ultem, ze swoim Q, z przyspieszeniem, więc myślę, że gdy dobrze to rozegrają i będą w stanie jednak myśleć trzeźwym okiem, mimo wszystko nie osiadać na laurach i starać się jak najbardziej opanować sytuację, to myślę, że Upside Down mogłoby mieć delikatnie lepsze teamfighty. A ty jak sądzisz? Znaczy, jedno jest pewne, teamfight zależy od tego, ponownie jak przy wczorajszym meczu, kto sobie na co pozwoli. Tak naprawdę, jeżeli Sylasowi uda się zabrać Erkę Serafin, i wszystkich tak naprawdę szczarmuje w tym momencie po stronie Upside Down. Gnar ma bardzo dużą możliwość aktualnie zlutowania wszystkich w ścianę i w tym momencie jeszcze dodając do tego Ult Gravesa i Ezreala mamy tak naprawdę martwy cały team, a przynajmniej większość niego. Więc też minusem Upside Down jest to, że mają swoje dwie osoby w backlane. Jak te dwie osoby umrą szybko w fajcie, to tak naprawdę fight może być bardzo na niekorzystną stronę obrócony właśnie dla nich, przez to, że już wspomniałem, Park Przylepiej ma dużą bardzo właśnie możliwość flankowania ich przez właśnie jakieś Gravesy, Sylasy, albo tam Kencha z ultem. Jakby oni mają szansę to wygrać, tak samo jak Upside Down, wszystko zależy od tego, jak będą wykorzystywali swoje małe potknięcia. Cieszy mnie to, że na obecną chwilę, jak tylko widzimy pick and ban, to jeszcze nie mamy jakby możliwości od razu ocenienia wygranej czy przegranej którejś drużyny. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ od razu rosną emocje, rośnie chęć oglądania tego streama. I bardzo mi się to podoba, bo gdybyśmy od razu mogli mieć wiedzę, bazując tylko i wyłącznie na tym, co kto zbanował, co kto spikował, no to myślę, że ten mecz nie byłby tak interesujący. Jednakże na obecną chwilę, gdy tylko czekamy, aż nasi zawodnicy przeniosą swoje bany i swoje piki z pro drafta na swój mecz, a potem będziemy jeszcze czekać 3 minuty na spectator delay, ja zapraszam Was bardzo serdecznie na krótką przerwę. Thank you.
I witamy z powrotem po krótkiej przerwie. Obie drużyny już zaczynają się przygotowywać. Myślę, że to może nawet być invade, ponieważ Park w przylepie delikatnie przygotowuje się na atak na drużynę czerwoną. Jednakże myślę, że póki jeszcze się nic nie dzieje, to warto tutaj wspomnieć o delikatnym wytłumaczeniu naszego finału, ponieważ z tego co wiem, to były tutaj niemałe problemy. Więc Przemku, czy zechcesz przejąć pałeczkę i wytłumaczyć, o co chodzi z finałami Double Elimination? Tak, więc ogólnie działa to tak. Przez to, że mamy Double Elimination, tak naprawdę odpaść z turnieju można tylko wtedy, kiedy się przegra dwa razy. Upside Down już tak naprawdę raz przegrało, więc już ma... Mamy tak naprawdę Invade, tak jeszcze przy okazji. Mamy aktualnie... Czy będzie śmieszka Karima, tak sobie przerwa na szybko? Czy to będzie First Blood dla Parku w przelepie? Tak jest! Wow, bardzo dobre wyhaczanie Hekarima, szczerze mówiąc. To będzie chyba wzięcie Reda. Dobra, spróbuję szybko to przedstawić jeszcze tak... Musi dwa razy drużyna przegrać i stracić życie tak naprawdę, żeby odpaść z turnieju. Park przylepy nie przegrał ani razu, Upside Down przegrał raz, więc tak naprawdę Upside Down, żeby to wygrać wszystko, musi wygrać dwie różne rundy, czyli dwa razy BO3 musi wygrać, żeby wygrać cały turniej, co to jest trochę, no trochę, na pewno o wiele cięższe, bo Park przylepy musi wygrać tylko jedno BO3, więc życzymy na pewno powodzenia Upside Down. Życzymy tak naprawdę, żeby chociaż było 1-1 w śmierciach, no, straconych, przegranych grach dla obu drużyn, żeby to na pewno dobrze im poszło, ale no, takie są niestety zasady Double Elimination. Było za dużo drużyn, tak musieliśmy to zrobić. Znaczy, było za dużo drużyn. Szczerze powiedzieć, że to nie ma tutaj czego tłumaczyć, tak po prostu najważniejsze, że nasz turniej się już powolutku kończy. Wyłoniliśmy już 3 najlepsze drużyny. Jednakże teraz walka jest o pierwsze miejsce i jest to bardzo mocny atak na Serafin z mida. Dwa trupy już, łącznie 3 zabójstwa dla strażaka. I Gora, czyżby Marlon jednak może Marlonowi ten kac aż tak nie przeszkadza, myślę, żeby wygrywać mecze. Znaczy, najwidoczniej nie, ma 3-0, to jest prawda, będzie miał bardzo dużą przewagę na dżungli, mimo chyba aktualnych nerfów, jakie były na Olafa. Widać, że jest dalej bardzo mocnym czempionem na dżungli, pod 1v1. I widać na pewno presję na topie, jaką Gnar wywołuje, chociaż tutaj Ornowi coś się uda, nie, jest za duża fala minionów po stronie Gnara i tak jak przegra tego traina. Bardzo ryzykowny top lane dla Orna, bardzo będzie ciężko mu z tego wyjść. Myślę, że za niedługo powinien mieć tutaj miejsce jakiś troszeczkę większy fight, może troszeczkę większa walka lub taka trochę bardziej zacięta, tak samo jak miała miejsce przed chwilą na midzie. Mam nadzieję, że Upside Down się tak łatwo nie podda, bo mieli już do czynienia z trudnymi przeciwnikami, jak właśnie na przykład MTP, udało im się ich pokonać. Jednakże no, Park w przylepie jest trudniejszym już delikatnie przeciwnikiem, jest już może większym problemem dla drużyny czerwonej. Jednakże myślę, że to ich nie zniechęci. Myślę, że jednak będą próbować tutaj, będą się starać wyprowadzić delikatnie do przodu i nie dać się zdominować przez drużynę niebieską. Był to właśnie bardzo ładny trade na midzie, szczerze mówiąc od Sylasa, bardzo ładnie to wszystko poprowadził. Też z samego początku, czy będzie, nie jest śmiesznie niestety, czy z samego początku, czy będzie dive tak naprawdę, ciężko mi się tutaj wysłowić, to gra jest kolejna intensywna gra jak wczoraj, będzie chyba właśnie gank na botlane od strony Hekarima. Byłby to na pewno bardzo dobry ruch i jest to bardzo dobry ruch, bo jest to atak bardzo silny z 3 stron na supporta drużyny niebieskiej. W tym samym czasie dzieje się gank na topie, dive dokładnie, który kończy się praktycznie wymianą, ponieważ jest to koniec serii Olafa z zabójstwem dla Orna i tym samym dla Gnara. Bardzo ładne zabójstwo Sylasa właśnie na Seraphim. Bardzo to było ładne, bardzo ładne przejście pod turret. Czy aktualnie jest? Orna aktualnie nie będzie chciał się wymieniać. Tak naprawdę dive, jaki był na topie, był bardzo nieopłacalny dla Parku w przylepie, bo Orn stracił Olaf stracił swoją presję, jaką miał swoimi statystykami 3-0, swoim przewagą w goldzie. Aktualnie właśnie Orn trochę odzyskał to wszystko i sobie kupił Rumble Vesta, co na pewno mu pomoże na Gnara.
Szczególnie też na samym bocie ten gang od Hekarima był bardzo ładny z tego powodu, że nie wleciał po prostu w Ezreala, który może uciec banalnie swoim E, tylko właśnie wybrał sobie na cel tam Kencze, co było na pewno o wiele lepszym wyborem, bo zapewniło zabójstwo teamowi Upside Down. Myślę, że jakoś niedługo powinien być tutaj kolejny fight na topie, ponieważ praktycznie cały czas coś się tu dzieje. Na topie myślę, że jest tutaj najmniej nudno i najmniej można się tutaj czegokolwiek spodziewać, ponieważ dzieją się ciężkie wymiany z każdej strony praktycznie. I jak jeden jest obijany, tak drugi oddaje tą samą siłę, więc myślę, że na topie mogłoby być najciężej. Jednakże w tym samym czasie drużyna niebieska, Park w przylepie, robi swojego pierwszego Drake'a. Olaf na pewno miałby większe szanse wygrania całego tego trade'a i prawdopodobnie zabójstwo Gnara, gdyby miał szósty poziom na chwilę walki z nim, czego niestety nie miał, bo był do tyłu przez tą jedną śmierć. Aktualnie Gnar się wycofuje, nie wycofuje, tylko czeka na, a już się raz wycofuje, czekał tak naprawdę na Orna z szansą zabicia, ale niestety Orn się wycofuje. Gra przebiega aktualnie dosyć wyrównanie, szczerze. Jeden team wykorzystuje błędy drugiego i nawzajem, na pewno przewaga po stronie Parku przylepie tym jednym Drake'iem i tak naprawdę Olafem 3-1 niestety umarł, ale we wszystkim dalej będzie robił bardzo dużą robotę, co właśnie widać po zrobionym Drake'u. To może być, czy to będzie gra pod late'a, po stronie Upside Down, czy to będzie właśnie bardziej pasywne granie. Ciężko, żeby to grać agresywnie, kiedy tak naprawdę Park przylepia aktualnie. Bardziej ich, to co dominuje, po prostu presję, którą wybiera na nich. Na pewno bazując na poprzednich meczach i bazując na wywiadzie z Upside Down, oni bardzo chodzą pod late i chodzą bardzo analitycznie, jednakże to też nie zawsze jest w stanie im dużo dać, tym bardziej, że w tym samym momencie w parku w przylepie jest ogromny dive na Upside Down, który kończy się zabójstwem, co prawda. Ale nie tym razem Upside Down, to nie Upside Down umiera, to umiera support w parku w przylepie. Pojawia się też Counter Gang. Raczej nic większego z tego nie wyjdzie, mimo że raczej gracze się w ogóle nie poddają na tym fajcie. A mimo wszystko na topie dzieje się dokładnie to samo. Ostre zaczepki, nieprzestawanie w żadnym stopniu tutaj atakowania swojego przeciwnika, próbowanie tutaj, próba jakiejś tam dominacji na linii czy na swoim przeciwnikiem. Jednakże trzeba przyznać, że ten fight na bocie był troszeczkę nieudany dla parków przylepi, ale na pewno wywali ogromną presję na botlane Upside Down. Ciekawe, czy właśnie Orn umrze przez... To było ciekawe, że tak stanął, próbował sfrizować linię wbrew wszystkim. Aktualnie Gnar prawdopodobnie go zabija, co jest na to dużo szansa. Poszedł flash, poszedł drugi flash. Nie, Orn przeżywa jednak. Oboje flashe stracili. Sam fight na bocie, jak przed chwilą widzieliśmy, sam dive 4-2 był bardzo dobrze odwrócony na właśnie niekorzyść parku przylepie przez Upside Down. Bardzo dobrze to wykorzystali, szczerze mówiąc, chociaż aktualnie Gnar na topie bardzo sobie na dużo pozwala, puszując tak naprawdę wave'a pomiędzy dwoma turretami, mając wielką przewagę na Ornie przez to, że jest postacią z daleka. To może przysporzyć wiele problemów, zwłaszcza kiedy Herald trafi na topa po stronie parku przylepie. Myślę, że tutaj, mimo tego, że pojawiło się podejście Olafa pod właśnie Heralda, to jednak gdzieś niedaleko też cały czas grasuje Hekarim, więc raczej nie da tego tak za wygraną. Jednakże dzieje się fight na topie, jest też interwencja ze strony Hekarima i raczej skończy się to śmiercią Gnara za ten właśnie overstay, za te ataki na Orna. Bardzo ładny ult ze strony Orna. I też bardzo ładne zgranie junglera z topa. Aktualnie tak naprawdę na topie, jeżeli Olaf na spokojnie zabije Orna 1v1, to ma darmowego turret, to jeżeli tak to się uda, jeżeli Herald walnie tak naprawdę, to first turret właśnie padnie. Nie padł, zostało mało HP, nie widziałem do końca. Była dobra próba na pewno i Olaf chyba aktualnie, nie, Olaf przeżyje dzięki swojemu ultowi, czy Olaf zdoła to odwrócić? Niestety jest i teleport, a strażak Igor zabija junglera drużyny czerwonej. On też stara się coś tam obronić swoim dashem, jednakże no za wiele mu to nie daje, ponieważ tak czy siak zdobywa drużyna niebieska double killa. Ciekawe było to, że ten tak naprawdę dash Orna nie odrzucił ani Gnara, ani Olafa. Czy to był mały miss przypadkowy, żeby nie trafić w turret? To był prawdopodobnie mały błąd, przez to nie udało się obronić tureta. Jedno jest pewne, Park przylepia aktualnie ma wielką presję przez top lane i przez jungle.
na stronie Upside Down. Czy Upside Down z tego się wybroni, jak już wcześniej pokazywało? Wcześniej też byli w bardzo krytycznych sytuacjach, wcześniej też mieli wielkie problemy, ale i tak wychodzili obronną ręką tak naprawdę. Sypnął się ult Serafin, jednakże z tego co tak patrzyłam na mapę, to chyba jednak nietrafiony. Ale mimo wszystko botlane drużyny czerwonej też zszedł na mida, żeby gdzieś tam pokazać swoją dominację nad Sylasem, ale mimo wszystko grasuje tam cały czas Olaf też ze swoim botlane'em, więc myślę, że za niedługo powinien z tego być jakiś fight, tym bardziej, że za 12 sekund jest Cloud Drake. Więc myślę, że jakoś niedługo powinniśmy tutaj ujrzeć jakiś ciekawy fight, tym bardziej, że właśnie w tym momencie Ornn się teleportuje na bota. Będzie pierwszy teamfight w tej grze 5 na 5 tak naprawdę, bo obie te drużyny właśnie się skupiły na tym miejscu. To jest właśnie wyłapanie Serafin przez Olafa. Poszedł flash od Serafin i właśnie śmierć. I to już w tym bardzo momencie... Bardzo ładny rzut ze strony Olafa. Jednakże myślę, że to jest troszeczkę przegrany fight dla drużyny czerwonej i prawie ace drużyny niebieskiej. Jedynym żywym pozostaje Hekari. Myślę, że on niestety nie będzie miał nawet szans podejścia pod tego Drake'a. Drugi Drake idzie do drużyny niebieskiej. Park w przylepie ma już tak naprawdę przewagę 5000 golda i dwóch Drake'ów. Nie wygląda to dobrze dla Upside Down. Zwłaszcza, że no nie są na pewno w dobrej sytuacji, ale miejmy dalej nadzieję, że tak jak pokazywały poprzednie mecze, dalej to mogą odkuć, dalej mogą pokazać błędy, jakie robi ich przeciwnik, o ile Park przylepie na jakikolwiek support pozwoli. Bardzo ładny stun ze strony Serafin, dobra wizja i też atak ze strony Hekarima i to się najprawdopodobniej skończy właśnie śmiercią Gnara. Teraz próbował na pewno pomóc tej całej sytuacji, ale niestety już był za daleko, nie zdążył, nie mogli tego jakoś ładnie odwrócić. Bardzo dobre właśnie wychwycenie Upside Down i takimi małymi zagrywkami mogą tak naprawdę wrócić do gry. Takimi małymi wyłapaniami drużyny PvP będą mogli dalej się odkuć. Jednakże, czy na obecną chwilę, takie bardziej pytanie do ciebie, Przemku, czy na obecną chwilę, jeżeli teraz, w tym momencie, tak czysto hipotetycznie, jeżeli Park w przylepie wygrałby ten mecz, to czy Upside Down już nie ma szans się odkuć? Znaczy, aktualnie jeszcze umiera Serafin na midzie. Jeżeli by aktualnie przegrali ten mecz, musieliby wygrać dwa pod rząd, żeby mieć jakąkolwiek szansę na wygraną, bo jeżeli tak naprawdę przegrają aktualnie dwa mecze, to zostają zdyskwalifikowani z całego turnieju, przegrywają i zwycięzcami jest Park w przylepie. Czyli praktycznie można powiedzieć, że mniej więcej szanse no, nie są wyrównane, jeżeli chodzi o tutaj wygraną główną. Ale na pewno nie możemy tutaj tracić wiary w żadną drużynę, ani też praktycznie robić sobie żadnych faworytów, ponieważ obie drużyny są niezwykle silne i potrafią pokazać, co potrafią praktycznie kilka sekund, kilka minut nawet. Nie wystarczy, że zbiorą się w dobrym teamie i wykorzystają słabość swojego przeciwnika i potrafią zrobić naprawdę wiele. Zresztą na pewno sobie Upside Down nie może pozwolić na takie czegoś na topie. Siedziałem, że aktualnie Ornn umrze, ale na pewno stracił flasha, co jest tak dużym minusem w tym momencie. Upside Down sobie nie może pozwalać właśnie na bycie wychwytywanymi w taki właśnie sposób jak Ornn. Niestety, Ornn umiera i gra została wstrzymana. Zdarzają się problemy. Możemy dla bezpieczeństwa zrobić szybkie przejście w bracket, żeby w razie jakby co nic tutaj się nie stało, żeby nie było żadnych tutaj podejrzeń o oglądanie mapki. Przez ten czas myślę, że możemy tutaj przeanalizować sytuację na topie, która miała miejsce przed chwilą. Ornn bardzo silna postać, Gnar bardzo silna postać, jednakże myślę, że Gnar miałby delikatnie większe szanse na Orna, nie patrząc tylko na early czy late'a, ale też głównie dlatego, że to jest właśnie range na close, tak? Myślę, że jednak mimo wszystko to nie jest tak, że Ornn byłby w stanie zniszczyć jakby swoją linię, byłby w stanie przegrać tą linię, ponieważ nadal Ornn, jak i gracz na tym Ornie, potrafią zrobić wiele, potrafią być naprawdę użyteczni, nieważne od tego, niezależnie od tego, czy są w stanie wygrać, czy przegrać. Na pewno są bardzo, ale to bardzo pożyteczni dla swojej drużyny. Zwłaszcza kiedy Ornn może ulepszyć drużyny, idziemy swoje drużyny. Czy aktualnie to będzie śmierć Hekarima właśnie przez to, że Olaf był w okolicy? Myślę, że tak. Niestety tak.
Olaf jest tutaj naprawdę ogromnym postrachem dla drużyny przeciwnej. Teraz tego nie można praktycznie ukryć niczym, jeżeli mielibyśmy być szczerzy. Dodatkowo Serafin ultuje Sylasa, podczas gdy on ją bardzo silnie atakuje. Myślę, że to nie była jakby równa wymiana, ale na pewno bardzo dobra, ponieważ żadne z graczy nie zginęło. Serafin ma ten problem, że aktualnie sama w sobie ma 0-4. Ornn robi kolejne podejście na Gnara i po raz kolejny Olaf jest w okolicy, po raz kolejny, ale wstrzymaną grę. No to jest, no niestety, urok wysokiego pingu. No to jest coś, na co my nie mamy kompletnie wpływu, więc nie możemy tutaj w żaden sposób negować którejś drużyny. No, zdarza się, tak? Na szczęście jesteśmy przygotowani na taką ewentualność po ostatnich sytuacjach i będziemy po prostu robić szybkie przejścia z meczów bracket, żeby przypadkiem nie było jakiegoś podejrzenia czy jakiejś sytuacji o problemy. Chociaż raczej nie powinno być żadnych podejrzewań tak naprawdę o patrzenie na stream, gdzie są przeciwnicy. Znaczy jedno jest pewne, po stronie upside down, jeżeli Ornn dalej będzie tak wychwytywany, to będzie problem. Chociaż trzeba przyznać Parku przylepie, że Olaf robi na pewno bardzo dużą różnicę, jeżeli chodzi o dżunglę. Kalim próbuje bardzo ratować botlane, co mu się udaje. Botlane ma dosyć wyrównaną walkę między sobą, ale Olaf swoim właśnie gankowaniem, bardziej nawet babysitowaniem, można powiedzieć, top lane'a, zapewnia sobie bardzo dużą sobie i właśnie narobi przewagę i dominacja nad Ornnem. I jeżeli chodzi o tak naprawdę samo, kto by wygrał na początku gry, Ornn czy Gnar, wydaje mi się, że to zależy od tego właśnie, kto zdobędzie na początku minimalną presję na enemy. Jeżeli Ornn zdoła jakimkolwiek sposobem wywrzeć presję na Gnarze, tak naprawdę może nim się trochę bawić, może trochę go poukować, może trochę na trochę pozwolić, ale jeżeli Gnar przejmie porządnie właśnie presję na linii, to Ornn ma bardzo małe szanse. Myślę, że moglibyśmy też w tym samym czasie troszeczkę porozmawiać na temat botlane'u, ponieważ szczerze powiedziawszy, o tyle ile widziałam tam Kencha, o tyle o ile widziałam Ezreala, tak duo Ezreal z tam Kenchem, myślisz, że ma jakieś szanse dobre? Ja widywałem już takie na pewno kombinacje to Ezreala i tam Kencha, to wszystko zależy tak naprawdę od graczy, na ile będą mogli wykorzystać tą kombinację. Na pewno jest to bardzo dobre bronienie Ezreala właśnie W tam Kencha, tak samo jak Ezreal swoim E. Mogą na pewno dużą przeżywalność na Alistarie i Kaisa, które są bardzo potężnymi botlanerami. Support i AD Carry w takim połączeniu są naprawdę mocni. Szczerze powiedziawszy, można by też w międzyczasie, kiedy pytaliśmy, rozmawialiśmy na temat botlane'a, kiedy była ta właśnie niemiła przerwa, to w tym samym czasie Ornn troszkę wrócił na swoje nogi i udało mu się pod wieżą zabić swojego przeciwnika, udało mu się zabić Gnara i przy tym udało się też mu uciec od Olafa, który jest 8-1. Naprawdę ogromna dominacja nad swoim przeciwnikiem, to na pewno. Dodatkowo też myślę, że od razu, kiedy widzi się Olafa na swojej wizji na obecną chwilę, to już od razu jest jakiś delikatny tutaj, można powiedzieć, że branie pod uwagę go troszkę bardziej niż resztę przeciwników, ponieważ jest on sporym tutaj zagrożeniem dla drużyny czerwonej, to na pewno. Aktualnie wydaje mi się, że będzie się szokował kolejny fight od Drake'a, już tak naprawdę trzeci w tej grze, za 15 sekund się respić, to będzie wbita właśnie Olafa. Myślę, że to był troszeczkę jakby no niezbyt odpowiedzialny pomysł, a jednak udaje się mu zabić Kaisę, przy tym przyciągając swoją drużynę i dając Ezrealowi zabójstwo. Na pewno dobrym było save'em właśnie tam Kencha ze swoim W, ratował Olafa od może i pewnej śmierci, może nie. Czy będzie aktualnie dive? Nie, to jest po prostu... To jest dive, tak. To jest bardzo mocny dive, jednakże mimo wszystko Serafin udaje się zultować i chyba nawet udaje się uciec, chociaż wszystko zależy od tej aktualnej mobilności Sylasa, ale no niestety teraz już nie ma szans uciec i zostaje zabita przez Sylasa. Tak naprawdę mam aktualnie różnicę prawie że 10 tysięcy golda między drużynami, więc na stronie Upside Down bardzo nieciekawie to wygląda. Poszedł ult ze strony Sylasa, jeszcze ten skradziony od Serafin, podrzucenia lecą, a niestety Olaf nadal zbiera swoje zabójstwa.
sieje postrach i po prostu rośnie w siłę. Drużyna czerwona chyba tutaj nie będzie miała za dużo jakby szansy się wybronić. Zabójstwo Alistara ze strony Ezreala. Jest ciężko. Jest bardzo, ale to bardzo ciężko dla drużyny czerwonej. Jednakże miejmy nadzieję, że to się nie skończy żadnym forfejtem, że drużyna czerwona będzie dalej walczyć. Jeżeli skończy się to forfejtem, będę bardzo zawiedziona, będzie mi bardzo przykro. Ale wierzę w drużynę czerwoną, wierzę w drużynę Upside Down, że nie skończy się to tak i nie dadzą za wygraną tak łatwo. Jedno jest pewne, Park Przylepy na dużo sobie pozwala i na mało sobie pozwala wykorzystywać to, co robią tak naprawdę. Wydaje mi się, że Upside Down mają wielkie ciężkości właśnie z wykorzystywaniem jakichkolwiek błędów, jakie popełnia Park Przylepie, bo popełnia ich dosyć mało, jak na to, co patrzę tak naprawdę. O wiele bardziej Park Przylepie właśnie skupia się na wykorzystywaniu błędów Upside Down, na chodzeniu 2v1. Chociaż czasami się to nie udawało, jak te 4 versus 2 na bocie, kiedy to umarł Tamkench, ale zbytnio to nie zaważyło nad przewagą Parków Przylepie w tym meczu tak naprawdę. Jedno jest pewne. Olaf tutaj robi naprawdę wielką robotę w tym meczu. Myślę, że za niedługo możemy się spodziewać jakiegoś troszeczkę większego fajta na midzie, ponieważ Serafin z Alistarem zbierają się powolutku, Kai'Sa gdzieś tam farmi. Jest tam też Ornn, a drużyna niebieska też się powoli zbliża do mida. Jest niedaleko Gnar, jest niedaleko Tamkench, który niestety się cofa. Mimo wszystko myślę, że gdzieś niedaleko, gdzieś niedługo będzie dość mocny fight, a w tym samym czasie niczego praktycznie nieświadome, ani bez żadnego zagrożenia Sylas puszuje sobie bota. Na pewno dobrym wykorzystaniem jest faktu tego, że cała drużyna Upside Down jest bardzo w bardzo ciekawej sytuacji, przez co mogą sobie pozwolić właśnie na speedpushowanie jakichś side lane'ów i po prostu same w sobie branie dżungli od drużyny Upside Down, co jeszcze bardziej ich tak naprawdę stawia w gorszej sytuacji. Aktualnie za pół minuty respi się Baron, już to będzie podejście Parku Przylepie na Barona. Tak naprawdę cały team Upside Down jest aktualnie na bocie, przy Sylasie i przy Gnarze. Skończy się to bardzo dobrym fightem na pewno. Myślę, że raczej tutaj Gnar z Sylasem nie mają aż tak dobrej szansy. Nietrafiony ult ze strony Serafin. Koniec serii Sylasa. Zabójstwo dla Kai'Sy. Myślę, że jakoś niedługo też powinien Gnar zostać zabity, ponieważ no niestety nie może on liczyć na żadną pomoc ze strony drużyny swojej, ponieważ Tamkench jest zbyt daleko i robią oni podejście wraz z Olafem najprawdopodobniej na właśnie Barona. Mimo wszystko Gnar tak low, a jest w stanie zabić Serafin i jeszcze uciec. Myślę, że to raczej się tak nie skończy. Myślę, że Gnar zostanie zabity prędzej czy później. Tak, został zabity przez Hakarima, a w tym samym czasie niebieska drużyna zabija Barona Nashora. Tak naprawdę ta cała wymiana nawet się opłacała w momencie, w którym nawet Gnarowi udało się wziąć właśnie killa z Serafin, tym samym zdobywając Parku Przylepie Barona, bo mogli na dostatecznie długo zająć się Upside Down. Aktualnie to będzie wszystko się kończyło na tym, że będzie to fight o Drake'a lub fight po prostu o dokończenie bazy Upside Down, czy to będzie już tak naprawdę ostatnie jakieś 3-4 minuty meczu? Szczerze powiedziawszy, na obecną chwilę nie ma się tutaj czego spodziewać, bo mimo tego, że Park w Przylepie ma naprawdę ogromną dominację nad drużyną przeciwną i starają się jak mogą i dobrze im to idzie, to jednak Upside Down też nie daje za bardzo za wygraną. Nadal się stara, nadal wychodzą im te fajty. Przed chwilą właśnie było widać ten udany fight, gdzie Kai'Sie udało się zrobić shutdown na Sylasie, więc myślę, że wynik jest bliski, ale nie jest od razu przesądzony. Przesądzony nie jest, ale że na pewno miejmy nadzieję, że Upside Down pokaże swoje jeszcze asy z rękawa, da sobie radę z tego wszystkiego wyjść i da radę tak naprawdę może zapaść tego Drake'a, bo jeżeli aktualnie Park Przylepie zdobędzie Soul'a, to będzie jeszcze gorzej dla drużyny Upside Down, będzie to jeszcze większa dominacja, będzie to jeszcze większa tak naprawdę przegrana na drużynę Upside Down i chyba nikt nawet nie próbuje im tego zabrać, dzięki czemu drużyna Park Przylepie zdobyła Soul'a. Niestety. Cztery Drake'i, oczywiście niestety dla drużyny Upside Down. Cztery Drake'i dla Parków Przylepie.
ataki na topie całego teamu czerwonego, praktycznie na jednego Gnara, ale raczej się to żadnym fightem tutaj nie skończy. Ciągłe podejścia, praktycznie wymiana, tak? Bo trzech drużyny niebieskiej na jednego, na czerwonej drużyny na bocie i dokładna odwrotność na topie, więc ciekawa sytuacja, to na pewno, ale myślę, że niedługo możemy się spodziewać jakiegoś fajta, ponieważ poszedł ult Sylasa, kradziony od Orna, i tym razem idzie ult od Orna. Może się to skończyć bardzo ciekawym fajtem, jednakże drużyna czerwona jest troszeczkę tutaj, jest troszeczkę wystraszona, trochę stara się podejść do tego wszystkiego odpowiedzialnie, raczej nie chce podchodzić na siłę, bo wiedzą, że może się to skończyć różnie i to nie jest tak, że jak się zbiją, to może się to od razu skończyć dla nich dobrze. Tak naprawdę jest to sytuacja 5-4 dla Team Upset Down, w momencie, w którym Gnar na spokojnie sobie stoi pushuje sidelane'a i zaczyna się engage. Szczerze powiedziawszy, praktycznie nie możemy tutaj niczego się spodziewać, bo jest to fight pod wieżą, tak? Więc cały czas będą tutaj atakowani, jednakże Olaf zabija, Ezreal zabija. Mimo wszystko to nie było zbyt dobre podejście drużyny Upside Down. Park w przylepie dobrze wykorzystał słabość drużyny czerwonej, dobrze zareagował, jednakże na topie też dzieje się dość nieciekawie. Tamten zjada Gnara, chroniąc go od ostatniego turetshota, jednakże Olaf jest w zagrożeniu i kończy się to jego śmiercią przez Ezreala. Mimo wszystko, mimo że drużyna czerwona jest tak mocno puszowana, to jednak myślę, że no troszeczkę jest już trochę efekty całego meczu przesądzone, jednakże myślę, że to się tak nie skończy. Myślę, że jeszcze Upside Down coś pokaże ze swojej strony, bardzo mocno w to wierzę. Naprawdę wątpię, że to się skończy tak po prostu. Aktualnie co się może stać, tak naprawdę to zresetowanie teamu Park przylepie, żeby to trochę jeszcze dłużej przyciągnąć, żeby wrócili z całym goldem, jaki mają. I wydaje mi się, że aktualnie przez następne parę minut, co zobaczymy, to jest walka o albo Barona, albo Eldera, albo po prostu jeden wielki team, w którym Park przylepie zdołał już zniszczyć Nexus. Na obecną chwilę myślę, że możemy sobie jakoś tutaj na spokojnie porozmawiać. Patrząc teraz na obecną sytuację, jeżeli byłby tutaj właśnie jakiś fight, który skończyłby się bardzo źle dla drużyny Upside Down i zostaną oni pokonani przez Park w przylepie, to czy to już jest koniec? Jak już mówiłem, jeszcze Upside Down ma szansę, musiałby wygrać dwa mecze pod rząd, więc dalej mają szansę na wygraną, chociaż ten mecz, patrząc na to jak wygląda, 15-30 golda przewagi dla Parku w przylepie i prawdopodobnie za chwilę zdobycie Barona kolejnego, nie skończy się dobrze dla Upside Down. O tyle, o ile ten mecz jest już przesądzony, to najważniejsze jest to, żeby cały czas podkreślać to, że Upside Down nadal ma szansę, nadal może wrócić na swój tor, nadal może dobrze to rozegrać, mimo że pierwszy mecz skończył się źle, bo przecież tak samo było w finałach Winners Bracketu, tak? Pierwszy mecz był wygrany dla MTP, a koniec końców PWP wróciło na swoje tory i wygrało pozostałe dwa mecze. Może tutaj będzie tak samo, jednakże tym razem z Upside Down. I robi się dość ostry fight, sypią się ulti i ataki. Jednakże myślę, że drużyna niebieska będzie zbyt skupiona na tym, żeby zniszczyć Nexus i Tower. Wykorzystując cały teamfight, będą raczej skupiać się na Nexusie. Skończyło się to na obecną chwilę tylko i wyłącznie śmiercią Gnara. Myślę, że jakoś niedługo powinno się pojawić coś jeszcze, ale chyba jednak drużyna czerwona nie zdąży. Nexus jest rozbity, a Marlon znowu robi Alt F4. Tak, i aktualnie kończy się to wynikiem 1-0 dla drużyny w Park przylepie. Czy Upside Down zdoła im się wygrać dwie gry pod rząd? Czy będzie to jeszcze finał dla jej strony wygrany? Przede wszystkiemu przekonamy się po przerwie. Witamy w drugiej części naszych grand finałów. Drużyny się nie zmieniły, nadal jest Upside Down, nadal jest Park w przylepie, jednakże na pewno pojawią się troszeczkę bardziej zróżnicowane bany. Pojawił się ban na Sylasa ze strony Upside Down. Na pewno jest to delikatna przestroga po poprzednim meczu ze strony Parku w przylepie. Jest nadal
ban na Zileana i ban na Shena. Zilean na pewno bardzo silna postać, szczególnie w rękach mida drużyny Upside Down. A ze strony Upside Down jako odbicie pojawia się też ban na Dariusa i na Yona. Na pewno ban na Dariusa, w momencie, w którym Park Ślepy ma w swoich jakby ryzach Darius Gaming, tak naprawdę, to jest bardzo dobry ban. Ban Sylasa też jest fenomenalny, patrząc po tym, jak dużo Sylas zrobił w poprzedniej grze. Lecz dalej nie pojawił się tak naprawdę ban na Olafa, który zrobił wielką robotę w poprzednim meczu i pojawił się Singed. O mój Boże, pojawił się Singed. Tego się ani trochę nie spodziewałem. Szczerze, to chyba nikt się tego nie spodziewał ze względu na to, że to jest niespotykany pik, moim zdaniem. Jakby można się było spodziewać po parku w przylepie, że będzie coś niekonwencjonalnego. To na pewno. Jednakże, że aż Singed, to już tak, no, różnie bywa. Żeby zadowolić wszystkich, powiem, że jest to bardzo fajny właśnie Singed przy okazji. Na pewno Singed. To będzie ciekawe. Kwasior i tyle. Sypki Singed, więc tak naprawdę jestem ciekaw, co Upside Down na to odpowie, na ten pik, bo to prawdopodobnie jest to planer, chociaż po Singedzie można się spodziewać wiele rzeczy. Park w przylepie jednak nie wykorzystał sytuacji, nie zbanował Adekera, drużyna Upside Down, przez co tym razem jest to Zaya. Bardzo mnie cieszy ten widok, ponieważ Zaya w rękach Upside Down potrafi zrobić naprawdę wiele. I patrząc szczególnie po poprzednich meczach, była bardzo przydatna, robiła naprawdę wiele i było można z niej naprawdę wiele wykrzesać i no, była ciężkim orzechem do zgryzienia. Dodatkowo znowu pojawia się tutaj Hekarim. Na pewno ciekawym będzie sam fakt tego, że to aplikowana Zaya w Ezreala, przynajmniej mi się wydaje, ponieważ Ezreal będzie mógł bardzo łatwo naprawdę uciec od piór Zai, więc czy to będzie tak naprawdę dobry pik, czy naprawdę będzie dobre wykorzystanie? A my listina po stronie parku w przylepie. No powiem tak, nie widzę problemu. Jednakże, jeżeli mielibyśmy się do tego listina odnieść, to z tego co pamiętam, to poprzednie drużyny, które grały na park w przylepie, rzucały banami na Lee Sina. Dlatego myślę, że w tym przypadku dobrze, że park w przylepie wykorzystał sytuację, w której nie został on zbanowany i weźmie tym razem właśnie tego Lee Sina i będzie nim grać. Czy będzie to jednak dobry pik na Hekarima? Czy Hekarim będzie dobrym pikiem na Lee Sina? Myślę, że na obecną chwilę nie warto patrzeć na to, czy coś kogoś kontruje, ponieważ nawet jeżeli dana postać kontruje drugą postać, to jeżeli potrafi się nią dobrze grać i potrafi się dobrze wykorzystywać sytuację, to nawet można wygrać na kontrę. Jednakże pojawił się ban na Orianę. Jak się do tego odniesiesz? Ban na Orianę wydaje mi się, że niespotykany aż tak często. Na pewno Oriana jest bardzo mocnym pikiem, zwłaszcza kiedy park przylepie aktualnie nie ma aż tak pewnych teamfightów, a Oriana by na pewno je zapewniła. Mamy ten mały właśnie ban na Nautiliusa miał się pojawić, tylko niestety czasu chyba nie zbrakło na to. Przynajmniej to mi się wydawało, że na tam Nautilius mrygnął. Ale na pewno ban w Seraphine po stronie parku przylepie jest dobrym wyborem, żeby nie pozwolić teamowi Upside Down na aż tak potężne teamfighty. Ostatni ban, dostaliśmy przed chwilą informację, że ostatnim banem jest nie Nautilus, a Tahmkench. Też moim zdaniem dobry ban, szczególnie, że bywało tutaj ciekawie, jeżeli chodzi o botlane parku w przylepie, ale pojawiła się Irelia. Jako main Irelii na pewno mam naprawdę duże oczekiwania od drużyny parku w przylepie. Mam jakby wrażenie, że będzie to Irelia na midzie, Singed na topie, jednakże obie postacie są dość mobilne, potrafią wiele zrobić, więc myślę, że będą mogły też tutaj się w międzyczasie wymieniać liniami, bądź co bądź, ale naprawdę mam ogromne oczekiwania. Po stronie Upside Down na pewno widać taki pattern teamu, jaki mają. Mają jakby zawsze trzy osoby na front lane i dwie z tyłu, w tym przypadku jest to Senna i Zaya. O nie, jednak nie, jednak czy to dojdzie zmiana, czy to będzie Twisted Fate na midzie? Tak, to jest prawdopodobnie Twisted Fate na midzie.
Albo dodatkowo nie. Dostaliśmy też informację, że scena to tak naprawdę nie jest scena, że scena to jest Orn. Zostały wprowadzone małe zmiany ze strony Upside Down, właśnie są te delikatne problemy z prodraftem, jednakże właśnie przypominając, pusty ban to jest Tamkench, a Senna to jest Orn. Pojawia się też Swain na supporcie z Ezrealem. Może się to bardzo ciekawie skończyć, może to bardzo ciekawie wyglądać. Zaya, Alistar, Ezreal, Swain, agresywne botlane. To jest pewne, też, jeżeli to będzie na pewno Irelia midlane, to będzie bardzo ciekawe tak naprawdę też midlane właśnie przez to, że to jest Twisted Fate kontra Irelia. To może się ciekawie skończyć, to może... To... Cała ta gra tak naprawdę to jest skill-based, tak naprawdę, bo ciężko mi tutaj szczerze mówiąc przewidzieć cokolwiek, co się może stać, oprócz tego, że będzie to na pewno agresywna pod obu drużyn walka na liniach i na dżungli również, patrząc, że to jest Illicin i Hecarim. Ale przekonamy się tak naprawdę, co z tego wszystkiego wyniknie, już po małej przerwie.
I witamy po krótkiej przerwie po naszych pick and ban w drugim meczu walki między Upside Down a Parkiem w Przylepie. Myślę, że tutaj większość drużyny zbiera się, myślę, że nawet na Invade'a. Może to się skończyć dość ciekawie, tym bardziej, że nieświadoma najprawdopodobniej czego TF sobie tam po prostu stoi i jest bardzo narażony na atak ze strony drużyny czerwonej. Wbrew wszystkiemu, nasze predykcje co do ustawienia drużyny Park Przylepie są absolutnie błędne, bo jest to Irelia na topie, Swain na midzie i Singe na supporcie. Faktycznie. Bardzo ciekawie, jeżeli mogę tak to nazwać. Jednakże w momencie, póki jeszcze nic się nie dzieje, znaczy to jest bardzo złe stwierdzenie, bo za każdym razem, kiedy tak mówimy, to zaczyna się coś dziać, ale... Mimo wszystko, póki się nic nie dzieje, chcielibyśmy życzyć panu Rutkowskiemu smacznej drugiej kawusi, ponieważ dostaliśmy informację, że specjalnie dla nas zaparza już drugą kawusię, żeby zostać z nami i nas oglądać. Bardzo za to dziękujemy i życzymy smacznej kawusi. Jednakże, mimo wszystko, tak jak wspominałam, drużyna czerwona łasi się o reda drużyny niebieskiej. Co niestety drużyna niebieska wie po tym przez Warda, jaki tam jest postawiony, czy jakkolwiek na to zareagują. Tego nie wiemy tak naprawdę. Chyba nie. Nie na to czasu. Chyba, że Hekarin po prostu się wybierze na reda drużyny Parku Przylepie w tym momencie. Co chyba zamierza w tym momencie właśnie zrobić. Byłaby bardzo dobra wymiana i byłaby dość fair, jeżeli mogłabym tak to uznać. Głównie dlatego, że jeżeli praktycznie nastąpiła taka wymiana Red za Blue i tak dalej, no to logicznie by było jako dżungler pójść na tego Reda enemy i go po prostu zabrać tam. Aktualnie będzie chyba kolaps tak naprawdę na tego Hekarima od strony Irelia i Swaina. Chyba, że pojawi się TF i uda mu się jakoś pomóc. Jednakże on też jest osaczony ze strony Lee Sina, więc myślę, że tutaj teraz w tym momencie to TF jest w troszeczkę przegranej sytuacji. Bardziej niż Hekarim, któremu udało się uciec, jednakże sypie się flash i udaje mu się uciec. Znaczy, tak naprawdę aktualnie TF ma o wiele gorszą linię, przez to, że nie ma flasha. Tak samo Hekarim ma straszliwie popsutą dżunglę w tym momencie. Zwłaszcza kiedy właśnie Lee Sin jeszcze do niej wchodzi, żeby szukać Hekarima i go prawdopodobnie jeszcze zabić. Hekarim ma aktualnie bardzo duży problem, bo jest straszliwie do tyłu w porównaniu do Lee Sina i tak naprawdę nie ma swojego red buffa. Szczerze powiedziawszy, najbardziej tutaj ciekawi mnie top lane, dlatego że Irelia jest typem postaci, który nawet jeżeli nie ma, że tak to ujmę, dobrych statystyk, nie ma jakby dużo zabójstw, nie jest nafidowana, to i tak jest w stanie być sporym zagrożeniem i jest w stanie odbić się od dna dość łatwo, ale po prostu bardzo ciekawi mnie to, jak będą wyglądać walki między Irelią a Ornem. A jak ty sądzisz? Znaczy, na pewno Irelia przez swoją pasywkę, przez swoje stakowanie się z Q ma wielkie szanse na dobre połukowanie się z Ornem, a dokładnie nawet na lekki sustain z nim w tych walkach. Chociaż mnie najbardziej ciekawią walki na bocie, w momencie, w którym mamy Sintfa na supporcie. Coś, co jest, przynajmniej dla mnie, bardzo, ale to bardzo rzadko spotykane. Chyba pierwszy raz to w ogóle widzę od, nawet mogę rzec, że roku. Najbardziej jakby mam jakby nadzieję delikatną, że pojawi się tutaj kolejny pentakill. To jest duża prośba, to na pewno. Ponieważ nie zawsze jesteś w stanie coś takiego osiągnąć, niezależnie od tego, czy jest to draft, czy jest to Aram, czy jest to Ranked. Jednakże już raz mieliśmy tutaj zaszczyt zobaczyć pentakilla Sylasa, jednej z drużyn. Mam nadzieję, że pojawi się tutaj jeszcze jedna taka okazja, jeszcze jedna taka sytuacja i któraś tutaj z postaci będzie miała szansę wbić tego pentakilla. To by było bardzo ciekawe i na pewno byłoby to całkiem sporym widowiskiem. Bardzo ostre zaczepki, bardzo niemiłe i takie no, silne na tym midzie, szczególnie ze strony Swaina, cały czas wszystkie dociągnięcia tego TF-a w jego stronę no, dzieją się bez przerwy i są za każdym razem praktycznie trafione. TF jednak mimo wszystko nie daje za wygraną, mimo że jest jedną samonerkę w plecy, to stara się
dogonić tego Swaina, stara się też go jakoś zaczepiać, puszcza swoje Q czy W. Ale tak jak mówiłeś, tak, zdecydowanie masz rację, Singe na supporcie to nie jest coś, co widać na co dzień i to też nie jest coś, co jest często bezpieczne, tak, bo nie tylko dla drużyny, która pikuje tego Singe, ale też dla drużyny przeciwnej. I aktualnie tak naprawdę widzimy, że Upside Down na spokojnie bierze sobie Drake'a, co na pewno pomoże im w graniu pod late'a, w ich ogólnym planie tak naprawdę grania w tym turnieju. I widzimy właśnie bardzo dobry trade też od Orna. Czy to jest mecz, w którym Upside Down pokaże swoje prawdziwe możliwości? To jest mecz, w którym Upside Down ma większe szanse na wygranie? Tak naprawdę Hecarim nie jest aż tak do tyłu, jak mógłby być w porównaniu do tego, co się stało. I Lee Sin to też chyba stracił właśnie lekką przewagę przy tym zabraniu Reda tak naprawdę, bo dużo to nie dało tak ogólnie, szczerze mówiąc. Co prawda, naprawdę, Hecarim stracił Reda na samym początku gry, ale są w miarę podobnym stanie, gdzie tak naprawdę Orn aktualnie wygrywa, a drużyna Upside Down zdobyła pierwszego Drake'a. Chciałabym tutaj jakby zauważyć runy Alistara. Nie jestem w stanie stwierdzić, ponieważ nie gram Alistarem. Jednakże jeżeli ty masz jakieś tutaj zdanie w tym temacie, to bardzo chętnie je usłyszę. Czy na pewno dobrym wyborem na Alistara był Phaser'a, szczególnie w takich momentach jak te? Znaczy, aktualnie Phaser'a na Alistarze też się zbytnio się nie znam, mogę tylko się domyślać. Ale Phaser'a, kiedy gra jeszcze widzę pod Hex Flash, a chyba nie jest też tak złym wyborem. Na pewno może dobrze chase'ować enemy, na pewno na Ezreala może być to dobry pick. Chyba to będzie śmierć Lee Sina w tym momencie. Jednakże chyba nie, chyba że się wbije i zaryzykuje, to może jednak, ponieważ pojawił się Ignite ze strony Alistara. Jednakże warto zaznaczyć, że jeszcze nie było First Blood, ale bardzo szybko może się to zmienić i jest to pierwsza krew dla Ezreala. Jednakże nie kończy się to na tym, TF zabija Lee Sina tym samym, dobijając 1-1 obu drużyn. A jednakże będzie chyba jeszcze kolejne zabójstwo, tak? I jest to niestety zabójstwo Alistara, mimo że było bardzo blisko dla drużyny niebieskiej, żeby zabić Swaina. Tak naprawdę była to bardzo dobra próba. Upside Down niestety szedł tam teleport Orna w całą tą akcję na bocie, tylko Irelia go niestety zatrzymała na korzyść parku w przelepie, bo cały ten fight skończył się wynikiem 2-1 w killach dla parku w przelepie, co na pewno pozwoli im na rozwinięcie skrzydeł. Myślę, że jakoś niedługo moglibyśmy się tutaj spodziewać jakiegoś dobrego fajku o na przykład Herolda albo na przykład na midzie, no bo albo na topie, bo i mid i top to są bardzo agresywne linie, głównie dlatego, że i TF i Swain są w stanie mieć naprawdę ogromny damage, a na topie głównie dlatego, że kiedy Irelia będzie w stanie się dobrze wystakować i trafić swoje E, to Orn może bardzo wiele stracić. Orn na pewno, żeby nie stracić wiele farmy, prawdopodobnie też będzie teraz chciał się cofnąć właśnie pod turetem, po prostu sam przytankował tą farmę, prawdopodobnie teraz ją spuszuje i sam się wycofa, żeby się zresetować. Ale szansa jest na to, że aktualnie pójdzie Herald do strony Upside Down, właśnie bo Orn zszedł na rzekę, więc to jest duża szansa. Ale to właśnie będzie pokazywała w tym momencie się przewaga w obiektywach Upside Down nad Parkiem Przylepie. Czy tutaj właśnie Park Przylepie trochę zaniedba swoje obiektywy i nie będzie robiło ani Drake'a, ani Herolda? Przynajmniej na chwilę obecną. Na pewno zbiera się tutaj dość ciekawy fight przy Drake Picie, ponieważ i Alistar, i Zaya robią się otoczeni przez drużynę czerwoną, ale dołącza do nich też TF. Jednakże skończy się to najprawdopodobniej śmiercią Alistara, tak jak przewidywałam. Jest to śmierć na korzyść Lee Sina. Prawdą jest jedno, aktualnie Hecarim zdobył Herolda, co może na pewno dużo im dać, zwłaszcza jeżeli Hecarim zrobi dobrego ganka, wezmą first turreta, to tak naprawdę Upside Down zdobywał tym bardzo dużo, zwłaszcza że jeżeli teraz im się uda akcja na midzie, co jest no to, jeżeli Lee Sin dobrze to zagra, to jest to mała szansa. Poszedł Herald, to było ciekawe. Bardzo ciekawy ruch z tym Heraldem ze strony jakby ze strony Hecarima, tym bardziej, że jeszcze dodatkowo zginął. Myślę, że Herald chyba tutaj nie będzie miał szansy ataku w wieży i zostanie szybciej zabity niż da radę cokolwiek zrobić. Na topie też dzieją się ciekawe fajty, ponieważ jest ult Irelia.
Ult Orna. Mam nadzieję, że to się jakąś fajną tutaj interwencją ze strony Upside Down skończy. Ponieważ Ord ma tutaj znacznie większe troszkę szanse, głównie dlatego, że Irelia jest po ich stronie i dokładnie jest, tak jak mówiłam, jednakże delikatny tutaj killsteal ze strony Hekarima, jeżeli mogłabym się pokusić o takie nazewnictwo. Jednakże najważniejsze w tym momencie jest to, że fragi idą na konto drużyny niebieskiej. Aktualnie mamy walkę też na bocie, bardzo ładna wbita Alistara, bardzo ładny Dinay Singed w tym wszystkim. To chyba było na tyle w tym momencie. Aktualnie była to mała, groźna chwila dla obu drużyn, tylko że kończyło się na dalszym farmieniu. Ale interwencja była bardzo dobra, to trzeba przyznać, że pomysł był bardzo dobry, wykonanie również. Po prostu też moim zdaniem dobrze, że się w pewnym momencie odsunął, że nie kontynuował swojej szarży, bo mogłoby się to bardzo źle dla Zai skończyć. Naprawdę zepsuł się już Drake w tym momencie. Jest duża szansa o walkę na kolejnego Drake'a, żeby... Czy Park przylepie aktualnie będzie właśnie próbował nad koniec z Drake'ami, żeby nie skończyło się przewagą 4-0 w Drake'ach dla Upside Down? Czy Park przylepie będzie w ogóle robił podejście? Prawdopodobnie tak, bo jest tam i Swain i właśnie Lee Sin po stronie dżungli. Czy będzie aktualnie walka ze Swainem w tym momencie? Niestety myślę, że raczej się to fightem jakimś większym nie skończy, mimo że Swain właśnie zużył swój ultimate. Myślę, że to raczej aż tak łatwo dla Parków przylepie się nie skończy, ponieważ Upside Down, mimo że jest troszeczkę do tyłu, to jednak nie da za wygraną i kończy się to końcem serii Lee Sina, tym samym rozpoczęciem fightu na midzie. Zabija Zaya Singeda. Powoli Upside Down nadrabia w zabójstwach, jest już 4-5 we fragach drużynowych. Tym samym Park przylepie powoli oddaje kolejnego Drake'a drużynie Upside Down. Tym samym Irelia aktualnie robi bardzo duży push na topside, przez to Orn się musi cofnąć. I czy to będzie first target dla drużyny Park przylepie? Jeżeli tak, to na pewno da mi to dużą przewagę, nawet mimo straty Drake'a i jednej śmierci po stronie Parku przylepie. Szczerze? Za duże, wydaje mi się, ambicje miał aktualnie Lee Sin przy tym dive'ie. Próbował, prawda, ale chyba nie docenił mocy, jaką miał TF. Próba była dobra, ale tak naprawdę cały ten fight zapewnił Irelia bardzo mocne spuszowanie top lane, jak już powiedziałem, więc first turret dla Parku przylepie aktualnie chyba się dzieje. Cały czas, z tego co zauważam, Lee Sin mocno grasuje blisko mida. Było w pewnym momencie delikatne podejście na topa, pojawił się też na bocie, ale głównie skupia się na midzie. Czy myślisz, że jest to czymś konkretnym spowodowane, czy po prostu jest mu najbliżej? W sensie, wydaje mi się, że panuje zasada, że jeżeli mid lane wygrywa, to dżungla też wygrywa, tak samo vice versa. Tak naprawdę, bo na pewno jeżeli mid lane wygra, jungler strony, która wygra midem, ma o wiele łatwiejszą robotę z wizją, z kontrolowaniem mapy, ponieważ jest to naprawdę środek całej mapy. Będzie mu o wiele łatwiej przechodzić z góry na dół, będzie mu o wiele łatwiej wszystko kontrolować. Więc jeżeli mid lane jest wygrany, tak szczerze, dzięki jungli lub na odwrót, to na pewno oboje z tych graczy będą mieli łatwiej. Szczerze powiedziawszy, myślałam, że na bocie będzie gra troszeczkę bardziej agresywna ze strony Parków przylepie. Głównie właśnie przez Singed'a i przez to, jaki damage potrafi mieć Ezreal. Jednakże pojawia się gank na Upside Down ze strony Lee Sina i będzie to też najprawdopodobniej dive, ponieważ jest i teleport jednej i drugiej postaci, ponieważ jest to i teleport Swaina, i teleport Irelia. Sypie się ult, zabija Zaję, zabija Irelię i przy tym też zabija TF-a. Koniec końców najbardziej stratną tutaj drużyną jest drużyna Upside Down. Mimo że Lee Sin był naprawdę blisko śmierci, no spójrzmy na te punkty życia, no malutko. Tak niewiele brakowało, żeby dobić tego Lee Sina. Niestety fight nieudany dla drużyny Upside Down, ale też nie było tak, że obeszli się smakiem, bo kilka śmierci drużyny czerwonej też wpłynęło na konto drużyny Upside Down. W tym całym fajcie tak naprawdę zabrakło jakiejkolwiek interwencji Hekarima, który niestety nie znalazł się na bocie, kiedy był potrzebny. I cała ta walka tak naprawdę stoczyła się 5-4 dla tak naprawdę Parku przylepie.
Dzięki przewadze tak naprawdę jaką mieli, udało im się zabić 4 osoby z drużyny Upside Down, tym samym zdobywając tak naprawdę wielką przewagę, bo ma, to wynosi na aktualnie 5000 w goldzie. Chociaż wbrew wszystkiemu Upside Down ma przewagę dwóch Drake'ów, czy daje to jakiekolwiek większe szanse, żeby się odkuć w lejcie? Przekonamy się. Myślę, że coś to da na pewno, ponieważ no nie bez powodu te Drake'i tutaj istnieją i są. Jednakże myślę, że to będzie jeden z tych momentów, o których mówiłam wcześniej, gdzie Upside Down będzie w stanie się delikatnie odkuć po poprzednim meczu, będzie w stanie coś więcej zrobić. Jednakże wynik nie jest przesądzony od razu, to na pewno, to o tym nie możemy powiedzieć. Jednakże na pewno tym razem Upside Down przyłoży się delikatnie bardziej i będzie w stanie pokazać troszkę więcej ze swojej strony, mimo że Hekarim był w niemałym niebezpieczeństwie przez chwilę i myślę, że będzie się tutaj też zbierać jakiś dość ciekawy fight. Prawda, bo to w ogóle bardzo ładne dżuki od strony Hekarima. Gdyby cokolwiek w niego tak naprawdę tam weszło, by prawdopodobnie umarł. Chociaż czy to będzie jakiekolwiek podejście od strony Parku Przylepiona Herolda w tym momencie, czy to będzie walka 3-3 na bocie? Jest i ult TF-a, zbliża się w bota, będzie prawdopodobnie to teamfight. Jest i ult Orna, zabójstwo będzie, pierwsze zabójstwo dla Alistara, zabójstwo Ezreala. Trochę popełniają błąd goniąc Singed'a. Jednakże myślę, że to będzie bardzo ciekawy fight, ponieważ jeszcze się on nie skończył. Gonienie Singed'a to nie jest za dobry pomysł, jednakże kończy się to jego śmiercią. Wpływa ona na konto TF-a, który jest już aż 4-2. Miejmy nadzieję, że to się aż tak szybko nie skończy. Będzie tutaj jeszcze kilka zabójstw. Będzie tutaj dość ciekawie, miejmy nadzieję na to. Czy masz jakieś tutaj predykcje co do tego fighta? Ponieważ już za 8 sekund pojawi się Infernal Drake. Tak naprawdę, jeżeli zdąży Ezra dojść do tego całego fighta, jest duża szansa, że będzie mógł Park przeszkodzić w wzięciu kolejnego Drake'a przez Team Upside Down. Właśnie kiedy ten ult był tak dobry, jest aktualnie idą flash od Swaina. Jest i zabójstwo Alistara, jednakże jest też zabójstwo Lee Sina. Dwa trupy dla Swaina, zabójstwo TF-a. W tym samym czasie, gdy całe podejście było na Drakebeat ze strony obu drużyn, to i tak niestety Hekarimowi nie udaje się uciec, ponieważ jest zabijany przez Ezreala, a w tym samym czasie, gdy było to podejście, Irelia spokojnie puszowała sobie topa i teraz będzie prawdopodobnie robić podejście pod Herolda. Tak naprawdę wydaje mi się tutaj, co było wielkim jakby problemem dla Upside Down, było to, że wszystkie swoje ulty zużyli przy wejściu na bota, kiedy była to sytuacja 5-3. A Park Przylepie tego nie zrobił, przez co mogli to bardzo umiejętnie obrócić na korzyść właśnie swoją. Co zaskutkowało tym, że aktualnie mają tak naprawdę Drake'a oraz 4 zabójstwa więcej. Nie do przekazu, 4. Ciężko tutaj cokolwiek też do końca się na wszystkim skupić, w momencie kiedy to naprawdę są intensywne walki, dużo się dzieje i na dużo trzeba zwracać uwagę. Ale tak jak mówiłeś, czerwona drużyna zabija Infernal Drake'a, tym samym jego pierwszego Drake'a. Myślę, że to nie skończy się tak samo jak w poprzednim meczu, że nie będzie różnica właśnie tych 4-0, no bo już nie ma takiej możliwości. Ale myślę, że Upside Down na tym nie skończy i będą próbować dalej, będą robić te obiektywy, będą się starać wygrywać te fajty. Jednakże TF jest tutaj w dość niebezpiecznej sytuacji, udaje mu się zdodżować spell Lee Sina, tym samym nie narażając swoje życie. Bardzo ładne zagranie. Tak naprawdę problemem też jest to, że Upside Down nie ma aż tak dużo zbuszowanych. Chyba mamy niestety wyjście z creeperem połączonych, komuś chyba lekko internet wywaliło, ale Upside Down ma ewidentnie problem z rozgarnięciem się między liniami. Tak naprawdę skupiają się dużo na teamfightach, na wyłapywaniu, tak samo jak Lee Sin aktualnie wyłapał bardzo ładnie TF-a, ale trochę im to nie wychodzi, trochę mają problemy przez to, że Park Przylepie ma aktualnie przewagę nad nimi w goldzie i prawdopodobnie też w levelach. A właśnie mają też przewagę Park Przylepie 3 wież, czego nie ma Upside Down, bo zbytnio się chyba nie skupiają na split pushowaniu, tak jak to Irelia była na początku. Co może okazać się dosyć wielkim problemem. Już teraz sobie okazuje się problemem, ale później jeszcze większym.
Myślę, że mogłoby się to skończyć śmiercią Swaina, gdyby tylko Lee Sin wraz z Sinchem nie byli blisko. Robi się teamfight na bocie, który raczej się niczym większym nie skończy. W szczęście w nieszczęściu. Jednakże myślę, że Upside będzie próbować tutaj obronić swoją wieżę na bocie, ponieważ są naprawdę bardzo mocno puszowani i stopa, i z bota. Mid o tyle, o ile dobrze się jeszcze trzyma, tak Irelia jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Ultuje, dashuje i może nawet jest w stanie! Zabiła TF-a na low praktycznie, jednakże jest to koniec serii dla Orna. Skończyło się to dla niej, no nieciekawie. Tak naprawdę i tak i owak, Park przylepie ma większą przewagę, ponieważ jest aktualnie walka 4 na 3. Nieważne co się stanie, chyba uda im się wziąć tego tureta. Co skutkuje kolejnym turetem dla Parku przylepie i kolejną przewagą na mapie i oraz większą presją od strony Parku przylepie. Nie wygląda to za dobrze dla teamu Upside Down, zwłaszcza że Widni mieli naprawdę duże szanse. Teraz na pewno mamy wiele większy problem. No jest to niemały problem, no. Nie ukrywajmy tutaj, nie owijajmy bawełnę, jest to niemały problem dla drużyny niebieskiej. Szczególnie przez ten split push Irelii, który odbył się na samym początku, teleportuje się ona właśnie na bota. Kończy się to pierwszą śmiercią, jest to śmierć TF-a, kolejna śmierć, druga, trzecia. Cały team dosłownie jest zabijany, ale mimo wszystko udaje się tutaj zabić. To jest niestety... Jakim kosztem? 3 trupy dla Lee Sina i prawdopodobnie jest to też szansa na skończenie gry. Jest duża właśnie przez tego Herolda, którego wcześniej zgarnęła Irelia. Bardzo fajny teleport tak naprawdę, żeby turet się skupił na minionie. Czy aktualnie to jest chyba w tym momencie koniec gry? Czy to jest koniec gry? Czy to jest Park przylepie, który wygrywa Electron Cup? Jest to koniec gry, niestety jest to Park w przylepie 2-0 z Upside Down. Tym samym wygrywając pierwszą edycję Electron Cup. Myślę, że to był bardzo ekscytujący mecz. Mimo, że były one dość krótkie, to jednak sam fakt tego, jak Upside Down dostało się daleko i było w stanie zrobić ten rewanż na drużynie Park w przylepie, bo jakby... Zobaczmy teraz właśnie, widzimy nasz bracket, Winner's Bracket, Best of One. Jest C... szóstka. Park w przylepie kontra Upside Down. Park w przylepie oczywiście wygrał, jednakże sam fakt tego ponownego spotkania jest godny podziwu, naprawdę. I nie pojawiły się forfejty, nie pojawiły się tutaj w żaden sposób jakieś... No nie poddała się drużyna. Mimo tego, że wiedziała, jak trudnym przeciwnikiem jest Park w przylepie, to nie poddali się i myślę, że sam fakt tego jest godny ogromnej pochwały. No i oczywiście gratulujemy z całego serca ze strony organizatorów i komentatury wygrania pierwszej edycji League of Legends Electron Cup przez Park w przylepie. Szczerze powiedziawszy, czy są jeszcze jakieś myśli, czy jest coś, co możemy tutaj powiedzieć? No nie ma tutaj za dużo co do powiedzenia. Grand Final się skończył. Bardzo dobre zagranie ze strony i Upside Down, i ze strony Parków przylepie. Mimo, że jest to wynik 2-0, to jednak jestem naprawdę dumna z obu drużyn. Z Parków przylepie głównie dlatego, że mimo niektórych tutaj nieciekawych potyczek, no dostali się koniec końców do tego grand finału, a Upside Down ze swojego ogromnego, godnego podziwu comebacku. Jakie są twoje myśli co do praktycznie całego turnieju, Przemku? Czy cały sam sobie turniej był bardzo ekscytujący, bardzo się szczerze miło go komentowało. Na pewno nie można odjąć teamowi Upside Down tego, co zrobili. Zagrania chyba największej ilości ze wszystkich teamów meczy w Electron Cupie, bo tak jak już wspomniałaś, przeciągnęli się po całym loser brakecie, tak naprawdę, co jest straszliwie imponujące. I tak naprawdę pokonali wszystko, co mogli pokonać, oprócz drugiego drzewka, tak naprawdę loser bracketa, ale no to jakby pokonali zwycięstwo i tak i owak, więc naprawdę szacun dla Upside Down i wygrana przede wszystkim będzie do Parku przylepie, ponieważ oni od samego początku pokazywali klasę, pokazywali co potrafią i tym samym wygrali Electron Cup.
Nie ma tutaj praktycznie co przedłużać. Ogromne gratulacje dla wszystkich drużyn. Nie tylko dla drużyn, które wzięły udział jakby w grand finale i wygrały czy przegrały, ale dla wszystkich drużyn, które tutaj były. Bardzo, ale to bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić każdego jednego gracza, który postanowił przyjść do nas, wziąć udział, założyć swoją drużynę i pociągnąć to do końca. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, jak to wszystko było w stanie się potoczyć. Mam nadzieję, że to się tak nie skończy i że będzie jeszcze jedna edycja i zobaczymy te same drużyny, a nawet ich więcej, a nawet z pewnymi modyfikacjami, czemu nie? Ale jak najbardziej chciałabym pozdrowić i podziękować i pogratulować przede wszystkim każdej jednej drużynie, która przewinęła się przez cały turniej i pojawiła się, gdzie się pojawiła, wygrała i przegrała, co wygrała i przegrała, bo nie liczy się wynik, a liczy się doświadczenie, które z tego, co pamiętam, z każdego wywiadu było ogromne i nie tylko efekt był fajny, ale samo doświadczenie i bardzo nas to cieszy jako staff całego Electron Cupu i mamy nadzieję zobaczyć Was jeszcze raz i chcielibyśmy Wam wszystkim i tylko, nie tylko oglądającym, ale właśnie też graczom bardzo serdecznie podziękować za oglądanie nas i przewinienie się przez praktycznie cały tutaj turniej. Mamy nadzieję, że się usłyszymy jeszcze raz, że się zobaczymy jeszcze raz i że to nie na tym koniec, dlatego dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy postanowili wspierać Electron Cup na każdy sposób. Dziękujemy i do usłyszenia w kolejnej edycji Electron Cup.